Pozdrawiamy Robsona. I mamy też pytanie, które bardzo często, zwłaszcza w tym sezonie pogodowym, się pojawia. Skoro temat o lampach, to pytanie, czy takie dodatkowe oświetlenie jest dopuszczalne? Chodzi o te lampy LED na dachu i przy zderzaku na tym zdjęciu. Za chwilę na naszym kanale YouTube to zdjęcie się pojawi. Przy zderzaku na dachu i na dachu i przy zderzaku. Czy przy zderzaku? Ale to no proszę opisać, o co chodzi. Ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Ale niech pani przeczyta jeszcze raz, czy takie oświetlenie jest dopuszczalne? No zależy, kiedy się go stosuje. Gdyby pan zechciał opisać słuchaczom, którzy nas nie oglądają. Samochód terenowy ma na dachu taki plafon, jak gdyby jak policja, i tam ma umieszczone światła LED. Ale nie bardzo wiem, do czego te światła LED służą. Może w ogóle tablica rejestracyjna na górze. Na górze? No proszę zobaczyć. Moim zdaniem, z tego co ja pamiętam, w rozporządzeniu jest powiedziane, gdzie ta tablica ma być umieszczona. I mam wrażenie, że ona musi być na dole pojazdu umieszczona w jakiejś odpowiedniej odległości i tak dalej. Coś tam było, kiedyś coś takiego czytałem, ale może konfabuluję. Ale LEDy? Teraz, czyli co, ten pan sobie ten zderzak założył na dach? Dobrze, no panie nieważne. Tomku, nie wiem, bo nie się wiem. Pogubiliśmy. Proszę nam tutaj dwa słowa jeszcze no w każdym razie, jeżeli te światła służą do jazdy dziennej, to prawdopodobnie są zamontowane niezgodnie z rozporządzeniem, bo one muszą być na dole, w odpowiedniej odległości od jezdni, odpowiednio rozstawione i tak dalej. Jeżeli to są światła, które mają coś tam gdzieś w terenie oświecać, to można ich prawdopodobnie używać, ale na pewno nie na drogach publicznych, tylko gdzieś tam, jeżeli się jedzie, powiedzmy, po drogach, nie wiem, własnych, prywatnych i tak dalej. Także trudno mi się do tego odnieść, bo nie mam bladego pojęcia, co to są za światła. Jeżeli słuchacz mi napisze, że to są światła do jazdy dziennej, powiem, że jest błąd. Jeżeli napisze, że to są szperacze, no to szperacze mogą być, ale ich nie wolno podczas jazdy używać, tylko podczas postoju. Może to są szperacze? Są takie, no. Co to takie szperacze? Taka lampa, którą tak się świeci, się szpera, się szuka, nie wiem, czegoś tam na przestrzeni? Poboczu. Przestrzeni, tak. Więc można ich używać, ale tylko na postoju, żeby nikogo nie oślepiać. Także trudno mi się odnieść do tego. Panie Tomku, jeszcze kilka słów dorzuci, to spróbujemy się do tego odnieść. A teraz pani Maria. Dzień dobry, pani Mario. Dzień dobry. Witamy.